Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z boxa na moim kanale, z unboxingu. I jak widzicie, przed nami, przede mną i przed wami jest... czarne, chciałem powiedzieć, bożeż ty mój. Jest granatowe, nie jest brązowe pudełko, a to oznacza, że przede mnie woodbox sierpniowy, także... Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, co woodbox prezentuje dzisiaj w tym numerze, znaczy w tym numerze, w tej paczce. No i co? Ja się oczywiście zabieram za odpakowanie. Dotarł do mnie dość późno, bo w piątek chyba? A jest, mamy dzisiaj wtorek, no więc haha, dzień dobry. Dobra, więc jak zawsze uwielbiam to robić. Odpakujemy sobie woodboxa moim cudownym, super pięknym i jedwabnym nożem. Raz, dwa, trzy. O! Jezu, powiedzcie, że tam jest kubek jakiś. Kocham kubki. Ty dobrze wiecie, że kocham kubki. Dobra. Dzień dobry. Mamy to. Co to opakowali dzisiaj? O, ale widzę, wiecie co? Że, tak, dobrze widzę, że woodbox też zmienił pudełka. Słuchajcie, Pixel zmienił pudełka i woodbox też. Są takie teraz bardziej... O, tu nawet przeciąłem, patrzcie. Są takie bardziej matowe jakby, czy coś? Teraz uwaga. Sztuka dla sztuki. No chodź. Dobra. Tak, tak, oczywiście. Dzień dobry, mamy to jak zawsze i się prezentuje cudowny woodbox. Oczywiście na koniec się postaram wam go jakby złożyć. Mam nadzieję, że to złożenie mi jakby wyjdzie i że niczego nie skapszczanie. Ładny Batman mi się od razu kojarzy, no nieważne, dobra. Mamy widzę figurkę już. Tu coś materiałowego jest. Koszulka. A tu coś takiego? Dobra, zaraz ogarniemy, co to jest. Na początek, moi drodzy, jak zawsze, standardowo, ja wam czekajcie, muszę się ogarnąć. Przypominam, że robimy sobie zdjęcie, szerujemy się i wygrywamy. Może, słuchajcie, może w tym odcinku się uda wygrać, może się zobaczę w końcu w tej gazetce. No, ja tak na to czekam całe moje życie. I nie, nie wcisną mnie. Halo, producenci woodboxa, Andec tutaj jest, proszę się wcisnąć ze mną. O, i jeszcze proszę bardzo, Wojtek. Dobra. Uwaga, mamy Justice, więc jest to tytuł tego sierpniowego woodboxa. Proszę bardzo, mamy oczywiście editorial na początku, pierwsza strona jak zawsze, cudowna, nie wiem czy mnie widać. Pewnie chyba mnie widać. Czy ja tu jestem? No dlaczego mnie tu nie... Świat nie bawię. Dlaczego mnie tu nie ma? Halo? To jest, ja wiem, że to jest Wooters Community i ja jestem jednym z tych Wootersów Community i mnie tu nie ma. I ja się czuję bardzo źle. Halo, producenci. Proszę mnie docenić. Proszę bardzo. Pick of the Month, Spider-Man. O, z tego co wiem, Wojtek mi ostatnio słuchajcie opowiadał, że prawdopodobnie we wrześniu wyjdzie Spider-Man chyba na konsolę. Boże, szkoda, że nie mam konsoli. Ja się na Spider-Manie wychowałem na grze, na konsolę. Na PSX się grałem. Dobra, mamy tutaj... Mega Woodbox. GoPro? Czy to jest GoPro? To jest GoPro chyba. Patrz. Nie wiem, czy na ile to widać, bo oczywiście ja tu się tak bardzo pokracznie i kaleczam. Kaleczam. Także ja kaleczam. Samsung Galaxy. Co? As you must have the appropriate gear to maintain. Naprawdę? Oh my god. Patrzcie, jakie gifty. O, i proszę bardzo, w tym woodboxie, moi drodzy, znajdziemy figurkę. Ja mam taką figurkę. Tak, mam taką figurkę, proszę bardzo. Official Deadpool figurine. Jest napisane tak. Official One Punch Man. Gra planszowa! Zobacz, to jest gra... Już wiem, co to jest takie tutaj... O, nice! No to powiem wam szczerze, że dawno nie grałem w planszówki, bardzo lubię grać w Monopoly na przykład. Bardzo, po prostu, słuchajcie, w Monopoly to ja się zagrywam, autentycznie. Więc uwielbiam, proszę bardzo. Tak to się prezentuje, dobra. Jedziemy dalej, czekajcie. Mamy... czarna. No i znowu jest czarna. A ja potrzebuję koszulki, która będzie biała, dlatego żeby mój cudowny kot, który tam leży, już po prostu skonał w męczarniach, bo ja tyle gadam. No i co? No leży, no i kłaczy mnie. I mnie po prostu kłaczy. Także jest koszulka, słuchajcie. Mamy... Ale ten keychain to jest świetny. Batmanowski bryloczek. To mi się strasznie podoba. Patrzcie. Mam teraz przy kluczykach, chyba od kluczyków, od auta mam tego z Mario, co był bryloczek, no po prostu jest świetny, naprawdę, dobra, i pewnie będzie przypinka, oczywiście, przypinka, proszę bardzo, a tutaj,
Boże, będzie Harry Potter w następnym miesiącu. Oh my god. Czekam na wrześniowego woodboxa. Jezu, Harry Potter, Jezu. Wiecie, jak kocham Harry Pottera. Psyt, zdadzę wam mały sekret. Być może będzie niedługo seria z Harry'ego Pottera od września. Tak wam obiecałem. Będziemy sobie pograć w nowszą część niż tą, na której ugrzązłem i nie potrafię dalej przejść. Także wiecie, żeby to było jasne. Dobra, mamy książeczkę. I teraz tak. Ja bym chciał tą gierę zobaczyć. Oh my god. Słuchajcie, to jest ciekawe. One Punch Man. Gra jest od 2 do 4 osób. I zajmuje około pół godziny mniej więcej. Patrzcie, ja wam to pokażę, zobaczcie. Tak to się prezentuje. Mniej więcej. Tu mamy oczywiście One Punch Man napisane na boczku. Riru riru. O, i tu są wszystkie te rzeczy, o których wam wspomniałem. Że właśnie od 2 do 4 osób. 19 plus to jest napisane? To mi się wydaje. 10 plus, Boże. Czyli jest family friendly i 30 minut, ale to się oczywiście nie wyostrzy, bo blogerka modowa nie umie ostrzyć, no. A fajne. Dobra, słuchajcie, jak zostanie czasu, to może uda się rozpakować. Dobra. Mamy, słuchajcie, figureczkę. I figureczka jest z Deadpoola. Czekajcie, oczywiście ją otworzę, no bo przecież inaczej być nie może. No, wychodź. Co, papuś, poleciało? Tak? No, Czesiek mówi, że poleciało. Pięknie. I on sobie jeszcze bezczelnie trzaska selfie. Ty, może sobie też na chwilę jakieś selfie trzasnę. W ogóle, słuchajcie, bolą mi tak ręce po weekendowym czym? Just Dance'ie, bo nie wiem, czy wiecie, tak jeszcze przypomnę szybko, jeżeli ktoś nie był na live, tudzież nie widział zapisu live'a, to jest zapis live'a na Twitchu, że wprowadzam program Hudni z Andecem i będziemy sobie jeden raz w tygodniu, tak jak jest zawsze karaoke w piątek, tak może w sobotę będzie Just Dance i będziemy razem sobie dęść, słuchajcie. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam na mojego Twitcha, bo ja będę chudnął na waszych oczach. No. A co do figurki, to jest bardzo ładna. Proszę bardzo. I nawet zobaczcie, jakiego sobie selfie'a zastrzelił. Czy masz iPhone'a, czy co ty masz? Nie wiem, czy to jest iPhone. Nie mam pojęcia. O. I tu jeszcze. No. Także wszystko pięknie jest. Bardzo ładnie. Dobra. I teraz tak. No ten bryloczek to jest... To jest też otwieracz od razu do kapsli, czy nie? Ale zobaczcie. Zobaczcie, jaki hit. No, czekajcie. Jakby to tak... O, może tak. O. Ładnie się wyostrzyło. Nie no, piękne jest. Słuchajcie, strasznie mi się podoba. I jest taki ciężki, taki idealny. Naprawdę, ja sobie go... Jeżeli tego mam przy kluczykach od auta, to tego drugiego sobie... A może sobie też doczepię do kluczyków do auta, słuchajcie. Losy ludzkie nie są znane. Tak, Maćku, losy ludzkie. Mamy, słuchajcie, przypineczkę jak zawsze. Przypineczki bardzo lubię. Czekajcie. Cyk. I teraz będzie, uwaga. Andec, blogerka modowa. No kurde. Raz. No nie, no gdzie ja jadę? O, możesz się ogarnąć. O. Wyostrzasz się. Oszczaj się. No powiedzmy, no, halo, no łap tą ostrość. No proszę cię, kamero, jedna biczko ty. Nie zapiąć. To nie. No, także mamy tutaj piękną, cudowną przypineczkę z urboxika Justice sierpniowego. Dziękuję. I słuchajcie, koszulka. Ubolewam tylko, że... A, jeszcze naklejka jest. A nie, to... A co to za karta? Co to... Czy to mi się czasem nie wypadło jakoś z tego... A nie, to jest zafoliowane przecież. Słuchajcie, dostałem jakąś kartę. Nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś z was może powiedzieć mi, o co chodzi z tą kartą? Czekajcie, że tak, o, tak, cyk. O, pięknie. Nie wiem, o co chodzi. Natomiast mamy koszulkę. Ja się z koszulki chyba zawsze najbardziej cieszę, mimo że jest czarna znowu. Uwaga. Nie wiem, na ile mnie widać, ale... Ale jest. Nie no, jest cudowna, słuchajcie. Ładna jest. Jaka ja jestem ładna, powiedz. Nie, zobaczcie. Nie wiem, czemu ja się wyginam, skoro to mam koszulkę pokazywać, a nie siebie, ale... No, ale nie, koszulka, słuchajcie, jest super. Podoba mi się bardzo.
moi drodzy, mam nadzieję, że się ten Pixel Box, może Pixel, Woodbox, Maciek, Woodbox, podobał. No i co? Ja mam dla was oczywiście standardowo lofki, kiski i besoski. Buziakujemy się, słuchajcie, wszyscy naraz bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo fajne, fajna giera, wydaje się fajna giera z tego, co już widziałem gdzieś tam z tyłu. No ta karta mnie, słuchajcie, ciekawi. Jeszcze, słuchajcie, widzę, co może spróbujemy tego Woodboxa obrócić na szybko. Co wy na to? No. Dobra. Oh my god, zaczyna się historia. Teraz tak, tutaj ramy, no tak. Dobrze. No, halko. Tak. No, ale poczekaj, no włóż się tu. Ja przecież już to umiem robić, więc ja nie rozumiem, dlaczego... O, tak. Patrzcie, czekaj, no wy nic nie widzicie, a teraz... Ale nieważne, nieważne, go złożę. O. Nie rozkładaj się. Dobra. O, no kurde. No, halko. Dobra, czekaj, ja go złożę. I promise you guys. Nie, czekaj, puść się jeszcze tu. Puść się tu. Mamy proces składania prawie gotowy. Tylko tu się nie chce trzymać, no nieważne. Nie, trzyma się, dobra, jest okej. Dobra. Pyk. I patrzcie, jakim mamy Batmobila. Czekajcie. No, halko. Prawie wyszło. Dobra. Mamy. I patrzcie, jak się trzyma. Tiroriru, udało mi się. Batmobil jest w komplecie. Proszę bardzo, ja myślę, że bardzo ładnie to się prezentuje i uwierzcie mi, że ten Woodbox jest bardzo, bardzo fajny i bardzo mi się podoba. Także moi drodzy, lewki, kiski serdeczne i besowski dla was. Ja mam nadzieję, że wam się ten Woodbox podobał. Słyszymy się w kolejnych odcinkach z innych boksów, ze wszystkich boksów, paczek od widza, z innych serii na kanale. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. No i co? Trzymajcie się, cześć, buziakuję was serdecznie i do następnego. Pa, pa!